Cześć, tu znowu Admiros i witajcie ponownie w Dark Messiah of Might and Magic. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego zawsze się witam na tle wczytywania. Otóż już wam mówię, tak to jest w tej grze, że F9 jest to wczytywanie i pod F9 też mam ustawione nagrywanie frapsa. Tak więc po prostu wciskam sobie nagrywanie i od razu mi się wczytuje mój zapis. Czy wczytywuje? Nie, bez znaczenia, dobra. Lecimy sobie, bo chodzi o to właśnie, żeby sobie pograć tutaj w Dark Messiah. Okej, co my tu mamy? Teraz idziemy do górnej świątyni. Górna świątynia, mam skręcić. O, regenerujemy tutaj sobie życie. Super. A, kolejne gobliny paskudne. Kręcą się pod nogami, nie widać ich w ogóle. Dobra, zwłoki. Jestem niezniszczalny tutaj. Była pomoc, no. Przecież jest martwy już. Dobra, jeszcze się podleczymy tutaj. Czekaj, czy jest drugie takie z maną. Chyba już tam widzę nawet. Coś tu jest. Naciśnijmy to. Nie da się. Dobra, nie to nie. Wait. Look around first. Think about what you're doing. Okej. Widzę, że coś tutaj wyskoczy nam, jakieś strzały. Okej, no to widzę, że tutaj mamy użyć łuku linowego, jak zawsze. Znowu te gobliny. Wypad stąd! Jak one wkurzają, naprawdę. Dobra. Co my tu mamy? Zwój. Miksturkę, nic więcej. Ja tu mamy kolejną skrzyneczkę. Kij władcy ognia. Co on robi? Co on robi? Obrażenia 3 plus 6. Przed wrogom wrażliwym na ogień. Okej. Okay. Wrzucimy sobie to gdzieś. Mikstura ozdrowienia. Przywraca pełnię zdrowia. Mikstura kamiennej skóry. Dobra. Troszkę sobie poużywamy tego kijaszka naszego. Okej, okay, takie ataki ma. A z wyskoku? Też ma, dobra. Co w skrzyni? Zwoje. Okej, okay, mogę tędy wyjść? Nie mogę. Chociaż w sumie ten kij wcale mi się tak bardzo nie podoba. O kurde! Fuck! Fuck! Co ja robię? Nie, no po prostu. Zabawne. To był taki fail z mojej strony. Niesamowity fail. O, i zaczynamy w tym samym miejscu, na którym zaczęliśmy ten odcineczek. Super. Ale już wiemy co i jak mniej więcej. Hehe. Cała armia goblinów. I mam pomysł, jak zrobić ich w konia. Siódemka. Wait. Look around first. Think about what you're doing. No i co? No oczywiście, im ogień. Nie no, robi im coś. Bardzo dobrze. Haha, chodźcie tu wszyscy. Spaliłem ich wszystkich. Ha, 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 ha. Pouciekały wszystkie. Dobra. Teraz trzeba się rozpędzić. Okej, okay, jeszcze tego rozwalimy. Standardowo. It's over there!
Dobra, jednak sobie użyjemy kija. Gdzie jest ten kij? Tak. Za mało mam. No to są dopiero upierdnięte jeszcze. Jeszcze takiej w żadnej grze chyba nie widziałem. Jeszcze jakiś? No jeszcze go słyszę gdzieś. Dobra, szybko. Gdzie jest mój kij? Drewniany kij, to mogę wyrzucić. Kij ucznia. Też mogę wyrzucić. Pod szósteczką. No nie wierzę. Prawie mnie ukatrupił. W ogóle tym się trafić nie da. Jakieś to dziwne. No chodź. Czyżby były odporne na ogień? Chyba jednak wolę mój miecz. Naprawdę. I tarcze. Dobra, zapis gry. Straciłem dużo na nich. Ale cóż, tak to czasem już jest. Idziemy sobie tutaj. Okej, tu mamy studzienkę many. Fajnie. Tu sobie zregenerujemy wszystko. I dokąd teraz? No cóż, chyba przed siebie. Tu są te dziwne znaki pająka wszędzie. Okej, a tu co znowu? Czyżbym tu już był? Nie. Byłem po drugiej stronie. Ale tu pewnie też jakaś zagadka. Okej, zapis gry na wszelki wypadek. Puste. No dobra. To gdzie teraz? Gdzie powinienem się udać? Zobaczmy misję. Odszukaj kryształową komnatę i przywróć świątyni moc. Znajdź drogę do górnej świątyni. Okej, jestem w górnej świątyni. Tylko coś tutaj pewnie, o coś z tymi znaczkami chodzi. Mamy studzienkę many. Tam jest studzienka życia. Aha, okej, okay, już znalazłem. Tutaj mamy drabinę. I tędy się dostaniemy na górną świątynię. Tak. Nic przydatnego tutaj nie widzę. Żadnych ukrytych przejść, nic w tym stylu. Tak więc idziemy sobie chyba tą właściwą drogą teraz. Patroszące krisy. Elficki łuk. Muszę mieć elficki łuk. To trzeba trafienia krytyczne. Tak. 8 strzałów. Okej, mamy zadanie wykonane. Zapis gry i będziemy sobie znowu przechodzić przez wczytywanie. No, zobaczmy ile to potrwa. Chyba z 10 sekund powinno potrwać wczytywanie, nie więcej. No, wczytuj się, bo chcę już pograć. No, udało się. Okej, mam dziwny miecz. Okej, tylko tak mi się wydawało, że jest dziwny. Tak naprawdę to jest cały czas ten sam. Plus tarcza, oczywiście. Tylko, że tarczy też się pewnie używa w jakiś dziwny, magiczny sposób. Tylko dziwi mnie, czemu żadnej zbroi jeszcze nie mam.
careful, dear. There are orcs about. Oh, orkowie. Nie ma sprawy. Mind the edge. It's a long way down. Rozprawimy się z nimi. Bez problemu. No, strange. Stranger! O, udało się. Skopali, spadajcie. Stranger! Patrzcie, jak się wystawi. No spadnij. Ach, jeszcze trochę. No. Nie chcę spać. Siła mi się skończyła. Fuck. Ale mi przywalił. Ej, no. Ależ głupie. Ale się, jak się rozpędzi ork, to nie można go zatrzymać w żaden sposób. Dobra, to jeszcze raz. Podejście numer dwa. Tym razem trochę taktycznie spróbujemy. Careful, dear, there are orcs about. Mind the edge. It's a long way down. Ale się zastawiają tarczami. Tak. Już ty. Pełno ich tutaj. Już bym się spodziewał. Są całkiem silni, muszę przyznać. Tu by się przydała regeneracja życia. Dobra, zabiłem ich, ja jeszcze jeden żyje. Dobra, zwłoki. Tarcza orków. Mogę użyć tarczy orków? Mogę wreszcie użyć tarczy orków. Świetnie. To mogę wyrzucić. To też się nie przyda. Jakieś księgi smoczego kowala. Okej, nie będziemy tego czytać. To po prostu za dużo. Co najwyżej możecie sobie zatrzymać, jeśli chcecie i przeczytać to. Chociaż wątpię, żeby ktoś chciał. Dobra. Trochę mamy, zregenerujemy. Ja też się schowam za to. Za mocno oni biją. Naprawdę. Jest ich tutaj za dużo. Zdecydowanie. Mikstura lecznicza. Tu mogłem beczki na nich zrzucić, ale nie pomyślałem jak zwykle. Dobra, jesteśmy na górze. Fajnie, fajnie. A moment, Sarath. Let's look around. Okej. Gdzie mamy się rozejrzeć? Tutaj? Nie, chyba. Dziwne miejsce, nie mam tu się czego złapać liną. Ale tu chyba mogę to rozwalić. Dziwne. Okej, więc o to chodziło, tak? Łup. Jeszcze raz. Łup. Okej, mamy przejście. Okej, mamy tajemny obszar. Oczywiście zapis gry. No, czyżby jakaś pułapka? Czyżby? Mam złe przeczucie, że zaraz jakieś pająki wyskoczą. Tutaj nic nie ma. No jest ostatko sarkofag do przeszukania. Co jest w środku? O, jakiś sztylet. Nie chcę kości. Sztylet burzy. I
Mikstura sił magicznych. Cóż to jest? Nie widzę tego nigdzie. Okej, okay, mikstura sił magicznych to jest po prostu na manę. Ależ ja to nie ogarnę. Pięknie. Tu coś jeszcze jest. Kamiennej skóry. Okej. Okay. W sumie takie mało przydatne rzeczy. Żadnych skarbów tutaj nie znalazłem. Dobra, tu sobie przejdziemy. Jest ork. Human! Załatwiłem go z wyskoku. Dobra, spadamy stąd. Spadamy, bo nie mamy życia. Dobra, teraz jak już mamy, to możemy atakować. I znowu zgubił tarczę. A nie, rozwalili mi ją. W sumie to by się zgadzało. Okej, okay, tarcza orków. Ile ona w ogóle ma? 24 odporności z 60, czyli też pewnie zaraz się rozwali. Dobra, tu nic nie ma. Ładne widoczki sobie możemy pooglądać. Całkiem przyzwoita grafika, nie powiem. Jak na te czasy. Uuu, chowajmy się. Dwa strzały z łuku. Lipa. Chociaż z jednym trafiłem. No gin. Dobra, zginął. A tam jakiś łucznik mnie atakuje. Wow, nawet dwóch. Jakbym tak poszarżował na nich. A nie, muszę sami przyjść. Chodź ty. Świetnie. Długi łuk. Kołcza. Tasak raczej mi się nie przyda. Chociaż zobaczmy, jakie obrażenia w ogóle tasak zadaje. Maczuga obrażenia plus 3 wywalamy. O, to jest całkiem dobra tarcza. Tasak, nie mogę użyć. Siła 2. A gdzie tu się siła rozdaje? Tu jest siła. Adrenalina. Dobra, musimy teraz trafienia krytyczne nazbierać. One kosztują 8 punktów umiejętności aż. Dużo. Odleczamy. Dobra, i idziemy. Strasznie tu niebezpiecznie, można łatwo spaść. Dlatego byśmy nie chcieli chyba. Okej, jedna strzała. Tam pewnie będziemy później przechodzić. O, wow, wow, wow. Tam coś jest? Coś tam jest, ale raczej tam nie zejdę. Human, what that? Dobra, tamten się zabił. A, udało mi się. Jakimś cudem, ale udało mi się ich zrzucić obu. O, coś tu leży. Trujący łuk. O, to mi się podoba. Wytworzenie chmury jadu przy ataku. Obrażenia plus 2. No, łuk ucznia obrażenia plus 5. Kurde. Ale to i tak nie zmienia faktu, że mam bardzo mało strzał. Dobra. Tędy mamy przejść. Okej, już się trochę zagubiłem. Tylko czasem oni tutaj na mostu nie zniszczą? Nie, most wytrzymały. Przydałoby się więcej adrenaliny. Wtedy można byłoby ładnie wszystkich zaatakować. Okej, kołczem. Coś tu się świeci. Łeb touch dusz.
fajnie. Jakaś nowa broń? Zwiększa zdrowie władającej mi postaci o 30%. Siła 3. No niestety mamy siły 0. Więc trochę lipa. Ale dobra. Myślę, że w siłę nie będziemy klikać na razie. Okej, czyli każdy łucznik jednak ma przy sobie kołcza. A ja tego nie zauważyłem. Spadaj. Okej, ja wchodzę coraz wyżej, coraz wyżej. O, będzie wczytywanie. To sobie zapiszemy grę. No i wczytujemy mapkę kolejną. W sumie nie mapkę, dalszą część tej wieży dziwnej. Nie lubię wczytywania. Zawsze jak wczytuję... Dobra, wczytało się. Zawsze jak się gra wczytuje, to tak wydaje mi się, że się nie wczyta. Takie dziwne złudzenie. Okej, widzę tam deskę. Tam może być coś ukryte. Dlatego warto byłoby to sprawdzić, prawda? I skok. O, co my tu mamy? Czarodziejski grzyb. Przywraca zdrowie i manę. Łe, myślałem, że na stałe. Jakby na stałe dawał zdrowie i manę, to by było fajnie. Dobra, skaczemy sobie tu i idziemy. Dostał. I zginął. O, jeszcze jeden. O, w głowę. Jeszcze raz. Dobra. Wow, wow, wow. No, podejdź tu. Podejdź. Dobra, jednego zrzuciłem. Niech jeszcze ten podejdzie. Wow, ledwo co, na farcie to przeszedłem. O, jeszcze żyje ten. Już nie. I znów nie mam tarczy. Tak, te tarcze szybko się psują. Dobra, tu sobie zapiszemy. Co my tu mamy? Jakąś chałupkę. O! Pierścień. Fajnie. Kto buduje? O, mogę wyjść. Czyżby sekretne przejście? Czyżbym coś odnalazł? Możliwe, że tak. Okej, drugie piętro chatki. Dziwne. Nic tutaj szczególnego nie ma. Wejdźmy sobie jeszcze wyżej. Szata czarodzieja. No rzeczywiście, bardzo mi się przyda szata czarodzieja. Pff. Ja chcę jakąś zwykłą zbroję. Dobra. Zobaczmy. Okej, chyba tędy jest... To jest dobra chyba droga. Po dachach. Boże, jak tu niebezpiecznie. Już tu można spaść stąd i się zabić. Ugh, it smells like rotting meat in here. No nie, tylko nie pająki, proszę. No nie, pająki. Ja nie lubię pająków, proszę. Naprawdę, są tak upierdliwe. No i będzie ci ta trucizna zabierała życie, aż zostanie 5 punktów. To jest głupie, naprawdę. 8. Dobra. O,
jeszcze jeden pająk. No i zginąłem. Fajnie. Czytamy sobie ostatni zapis gry. Ugh, it smells like rotting meat in here. No dobra. Co powiecie, pajączki, na kij ognisty? Co, nie lubicie ognistego kija? Ja to wiem, jak was załatwić. Chociaż mam i tak lepszy pomysł. Z łuku. Postrzelać w nie. Jeszcze jakiś? No chodź. A, musiał zaatakować. Dobra, to i tak nic nie bije. Zginął. Mam jakąś odtrutkę? Nie mam. Dobra, to czekamy. Dobra, uleczyliśmy się, ile się dało. Więcej pająków? Bo już nie ma. O nie, słyszę je. Nie, to jakaś ofiara. Dobrze, że to było takie krótkie przejście. No i dobra. Zanim sobie tam wyjdziemy, to sobie tu zakończymy ten odcinek. Bo on już trwa 27 minut, rozumiecie to? To już jest dość długo. Tak więc żegnam się z wami. Komentujcie, subskrybujcie mój kanał i to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!